Witam, tutaj Davo 541R. Jest to nowa seria, zagrajmy w Hitman Blue Demon. Tak. Przechodzimy pierwszą misję, śmierć Showdera. Mamy zabić Josepha Clarence'a. A dlaczego? Otóż pewne dziecko tragicznie zginęło w swoim miasteczku. No this training level will introduce the action ma- Nasz zlecendawca chce, aby Josep zginął. Więc tak. Biegniemy jak na razie przed siebie. Welcome to the States 47. This should be a straightforward operation. We need you to penetrate an abandoned amusement park, locate the owner, and take him out. The target is a Joseph Clarence, also known as Swing King. Nasze posłużenie. Dostaliśmy monetę nową jak na razie. No i zdjęcie tego. An accident involving one of the rides at the park a few years back forced him to close it down. Our client has made a special request that the photograph you have in your possession be the last thing the target sees. Mr. Clarence has somehow become involved with a narcotics distribution ring, so the park may still have some amusements. Enjoy the ride, 47. What the fuck you looking at, cracker? I'm here to see Joseph Clarence. Fajnie gadali, tylko że ja nie... Widzimy sobie jego pistolet, bo nie mam. Nie, on nie ma widzę. Sprawdź zdjęcia. Czekajcie. To enter the inventory. Wchodzimy, przygotowujemy sobie monetę. Ty, podróż. Nie udało się. Dobra, chyba od niego weźmiemy pistolet też ma. To jest nasz pierwszy pistolet z LP. Jakbyśmy go nie zabili, to on by spalił nasze tego gościa. Czy tak jakby świadka chyba nie są. To jest jeńca. Tak, shotgun. O, jest mój. Jego znak. Tak, mamy shotguna. Musimy ostrzyć zamiast. Zabij. To by się ciało. Stop, tutaj. Pistolet. Mieć pistolet, SLP.
Katia, skrzynka. Gotta check you, white bread. O, nas poszuka. Alright, you cool. Dziwne, że nie I can get the money. Tam jest ten. To ustawiamy. Wyjmujemy pistolet. Snajperka. Teraz podnosimy, chowamy na tempę. Rozpakowujemy. Dragunów. Tam jest jeden snajper. Dostał. I jeszcze na karuzeli. Dostał. I wychodzimy. Drzwi to były drzwi są. Jeśli dobrze pamiętam, to tak te. No i pamiętam, to zawsze chodziłem. Bierzemy strzykawkę. Wypychamy naszego gościa, potem fine looking bitch like you don't need no fancy wrapping, do she? Depends who's unwrapping me. God damn, girl. I'd have your fine ass unwrapped before you can say who's that handsome stud on time my river. I bet you could. Oops. That's Uncle Joe. Better get back to your post. Anybody bring any papers today, Caroline? No, Uncle Joe. Yeshua? You haven't been flirting with that bum out there all day, have you? I swear to God, Uncle Joe, no one's come by at all. Except Dell. And he's not a bum. Sure he's not. Thanks, Caroline. That's all. Are you all right? Yeah, fine. Go on. Przy okazji chcę zawiadomić o nowej serii Zagrajmy w Far Cry 3. Tak, zobaczymy jak to wyjdzie z Far Cry'em. Ona się otruła. To wyszliśmy. Ona umiera. Sobie zdjęcie przygotujemy. Who the hell are you? How'd you get in here? Caroline! My client has hired me to show you this photograph. I don't understand. My client has asked me to ensure it's the last thing you ever see. Please, look at the photograph, Mr. Clarence. Dałem. Teraz mamy kilka do wyboru rzeczy. Albo key baseballowy, który używałem ostatnio.
młot, albo gaśnica. Albo pistolet, oczywiście. Co to więcej nie ma? I'll do anything. Please. O fu. To musiało boleć. Bo tak jest już zakrwione, jak widać. Ciało z broni. Wal. Dobra, wywalił jakoś tak. Wchodzimy przez okno. Bierzemy bombę. Minę rła i detonator do rominy. Przekupujemy sobie pistolet już. O dziwo, nie wiem, strzela. Biegamy przez okno. Wkładamy bombę. Podała mi się. You know, I don't like uninvited. Misja wykonana. Zabójca zabił 47. Zabójca zabił 14, tak. Jest to już była pierwsza misja treningowa, więc widzimy się w następnym odcinku. Cześć!